nie spodziewałem się takiej frekwencji, takiego rodzaju audytorium, bo to w większości były osoby, które wiedzą, znają ten rynek i są bardzo kompetentnymi słuchaczami. Ja jestem wręcz zaskoczona wysokim poziomem i profesjonalizmem osób wykładających. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona prelekcjami, w których dotychczas brałam udział. Ciekawe i bardzo innowacyjne wydarzenie, coś bardzo nowego, wydaje mi się potrzebnego. Wydaje mi się, że zaproponowana przez Państwa formuła jest na tyle ciekawa i otwarta, że wszyscy mogą się tutaj dowiedzieć czegoś ciekawego. Wrażenie jak najbardziej pozytywne. Podoba mi się zdecydowanie formuła krótkich wystąpień, zainspirowanie uczestników, zasygnalizowanie pewnych problemów, tendencji, nad którymi warto się pochylić, żeby tworzyć nowoczesne kancelarie konkurencyjne na rynku. Biorąc też udział w różnego rodzaju konferencjach, ten rodzaj networkingu poznałem, on się sprawdza, znaczy on jest faktycznie dobry na początku, to jest takie tak zwane round tables, które pokazują, że bardzo szybko się zmienia, z ludzi po krótkim okresie znasz albo przynajmniej kojarzysz, kto jest kto i to się sprawdza. Bardzo ciekawe wydarzenie, tak jak mówię, wiele cennych, praktycznych informacji, które są, wydaje mi się, bardzo, bardzo istotne w pracy prawnika, a w komentarzach czy powiedzmy w orzecznictwie takich rzeczy na pewno, takich informacji na pewno nie znajdziemy. Muszę powiedzieć, dużo wyciągnęłam, że to jest tak, że i te prezentacje były fajnie pomyślane w kontekście tematów i bardzo dobrze przedstawione, bardzo fajne prezentacje, dynamiczne, ciekawe, dużo się działo. Naprawdę uważam, że jest to bardzo dobrze przygotowane i wartościowo spędzony czas. Prelekcja dotycząca networkingu była bardzo ciekawa. Zasady teoretyczne, które może znałem już wcześniej, dotyczące zasad postępowania i budowania marki, również były bardzo ciekawe. Jak rozwinąć biznes w 3 lata? To było bardzo wartościowe. Najfajniejsze były prelekcje, przyznam szczerze, pana i pańskiego wspólnika oraz pani z firmy BEP. Mnie najbardziej przypadła do gustu prelekcja Rising Stars pana doktora Filipiaka, jak rozwinąć kancelarię. Bardzo ciekawe spostrzeżenia, jak zacząć, na co zwrócić uwagę, jakie mogą się pojawiać problemy, które tak naprawdę osoba z zewnątrz, która nie przyszła tego procesu, może początkowo nie dostrzegać. Prelekcja, która dotyczyła marketingu prawniczego, czyli szeroko pojętych działań, które należy zastosować, wdrożyć, żeby te usługi prawne były jak najbardziej efektywne, żeby klienci byli z nich jak najbardziej zadowoleni, myślę, że też były bardzo, bardzo cenne. Myślę, że tak. Jest to jakiś ciekawy przerywnik codziennej pracy. Specjalnie bym polecał raczej starszym prawnikom, dlatego że XXI wiek to jest ciągły rozwój technologii tak naprawdę i młodzi ludzie już wiedzą, że trzeba iść do przodu z tymi nowymi zagadnieniami. Natomiast starsze osoby, ci bardziej doświadczeni prawnicy funkcjonujący na rynku od lat, mogą jeszcze temu nie ufać, natomiast myślę, że muszą się przekonać, żeby być nadal konkurencyjni. Zdecydowanie myślę, że sama będę udział również w przyszłym roku. Tak, jak najbardziej, zwłaszcza myślę, że jest to bardzo fajne wydarzenie dla prawników, którzy rozkręcają własną działalność, którzy chcą pracować na swoje. Myślę, że dla nich to jest w ogóle w 100% do wykorzystania. Polecam wszystkim bardzo. Polecam. Ja będę w nim uczestniczył już nie jako prelegent, ale uczestnik. Szanowni panowie za zorganizowanie tego.